Często mówimy, że zazdrość jest wyrazem miłości. Jeśli się czuję zazdrosna, to znaczy, że na pewno go kocham. Albo wkurza mnie, że jest zazdrosny o mnie, ale jeśli jest zazdrosny, to w sumie dobrze, bo to przecież znaczy, że mnie kocha. No ale prawda jest taka, że zazdrość nie jest wcale miłością. Zazdrość tak naprawdę ma bardzo wiele źródeł. Może pojawić się z wielu powodów lub być powiązana z różnymi osobami. Począwszy od uwagi skierowanej na nowonarodzonego brata, a skończywszy na relacji z partnerem lub z partnerką. Niemniej jednak najbardziej przebadanym tematem jest właśnie zazdrość w związkach. Tutaj już na wstępie bardzo bym chciała polecić książkę profesora neurobiologii i biologii Roberta Sapolskiego. Konkretnie odnoszę się do książki Zachowuj się. Robert Sapolski ma sporo dzieł, które naprawdę są bardzo godne uwagi, jednak akurat w tym przypadku informacje na ten temat znajdziecie konkretnie w tej książce. Wydaje mi się, że nie znajdziecie tej informacji w ten sposób, w jaki Wam przedstawiam tutaj. Jednak tematyka zazdrości w tej książce jest bardzo fajnie i przyjemnie przedstawiona od strony bardziej ewolucyjnej. Od tego, jakie są początki zazdrości, do czego ona służyła, no i o tym, dlaczego nadal spotykamy ją w naszym społeczeństwie. No dobrze, zazdrość. W większości przypadków zazdrość wynika z tego, że postrzegamy, iż inna osoba czuje się dobrze w towarzystwie i w sytuacjach, których nas nie ma. Wynika to z przekonania, że ktoś należy do nas lub że my należymy do kogoś, co tak naprawdę generuje ogromną niepewność. Myślimy, że nasz partner czy partnerka jest nasz lub nasza, więc powinien się przecież czuć najlepiej właśnie w naszym towarzystwie, a nie kolegów czy koleżanek. W rzeczywistości przecież nie należymy do nikogo, ani nikt nie należy do nas. Z reguły spostrzegamy to tak, że kiedy zazdrość pojawia się w związku, jest to sygnał ostrzegawczy, że coś się dzieje. W latach 90. na Uniwersytecie Nowojorskim przeprowadzono bardzo ważne badania na temat właśnie zazdrości. W tych badaniach doszukano się wniosku, że pod zazdrością kryją się dwa bardzo logiczne czynniki, czyli niepewność i niska samoocena. Ale również jest trzeci czynnik, którym jest dzieciństwo pozbawione zdrowych więzi. Sytuacja, która generuje kurczowe trzymanie się drugiej osoby niezależnie od wszystkiego. Również ogromny lęk przed porzuceniem i brak poczucia własnej wartości. Zazdrość bierze się z obawy, że inna osoba może zaoferować naszemu partnerowi czy partnerce coś, czego my nie możemy, co z kolei mogłoby spowodować, że nas zostawi. Takie coś pozostawia w nas uczucie, że jesteśmy osobami, które zawsze można zastąpić kimś innym. Często trudno nam zaakceptować, że są osoby, które mogą być przecież lepsze od nas w pewnych obszarach życia, że są osoby ładniejsze, bardziej interesujące, inteligentniejsze czy nawet atrakcyjniejsze. I owszem, bardzo ciężko to zaakceptować, jednak nie oznacza to, że nasz partner przestanie nas kochać. Ani tym bardziej, że opuści nas dla kogoś, kto jest lepszy w pewnych innych aspektach życia. Ale swoją drogą musimy być świadomi, że jeśli pojawia się zazdrość, to znaczy, że czujemy się gorsi pod pewnymi względami, a nad tym powinniśmy pracować. Oczywiście mówimy o relacjach, które teoretycznie funkcjonują, ale czasami przecież również pojawia się uzasadniona zazdrość. Jeśli Twój partner miał romans i stracił Twoje zaufanie, mówimy tutaj o zupełnie innym problemie. Albo jeśli odczuwasz zazdrość, bo Twój partner nie znajduje w Tobie tego, czego potrzebuje i jasno Ci to komunikuje, najprawdopodobniej po prostu nie dobraliście się najlepiej i nie spełniacie wzajemnie swoich oczekiwań. Ale jeśli jesteś z kimś, z kim teoretycznie masz zdrową relację, w której jest zdrowa komunikacja, a nagle zaczynasz się czuć niepewnie w jakimś aspekcie, na przykład ponieważ twój partner nagle dostał awans i przeniesiono go do działu, gdzie jest wiele kobiet. Albo dlatego, że twoja partnerka nagle zaczęła się bardzo ładnie ubierać i chodzić na siłownię. Albo zaczęła się spotykać z nowym gronem znajomych. Przecież zazdrość pojawia się w bardzo wielu i różnych sytuacjach. Powiedziałabym, że pierwszym krokiem jest przeanalizowanie tego, co się ze mną dzieje.
i w cudzysłowie zdiagnozowanie tego. Musimy siebie samych zapytać, czy mamy skłonność do zazdrości, czy jednak może ta zazdrość pojawiła się niedawno i z jakiegoś szczególnego powodu. Możliwe, że coś się w Twoim życiu lub osobie zmieniło, co sprawiło, że czujesz się niepewna lub niepewny w pewnych aspektach Twojego życia. Ale też może być tak, że to ta druga osoba zmieniła swój styl życia, Ty to po prostu zauważasz i sprawia to, że czujesz się trochę niepewnie. Ważnym krokiem jest przeanalizowanie tego, co się dzieje i wskazanie sytuacji, w których czujesz się najgorzej. Kiedy tak naprawdę czuję się źle? Czuję się niepewnie, kiedy mój partner wychodzi na drinki z kumplami i nagle nie wiem, co może się wydarzyć? Czujesz się niepewnie, dlatego że Twoja partnerka prawie codziennie chodzi z koleżankami na kawę i budzi to w Tobie pewne podejrzenia? Pamiętaj, że niekontrolowana zazdrość prowadzi do paranoi i patologicznej nieufności. Już Wam mówiłam o profesorze Sapolskim, ale muszę Wam też wspomnieć o tym, że istnieją bardzo interesujące badania na temat tego, jak zazdrość sprawia, że ludzie potrafią przetrzepać media społecznościowe niczym agenci CBS zdolni do wytropienia wszystkiego, gdzie, kto, z kim, co robi i tak dalej. Następnym krokiem jest przeanalizowanie samego siebie. Chodzi poniekąd też o zauważenie tego, czym się różni od przyjaciół mojego partnera czy partnerki. Czym się różni to, co robi z nimi, z tym, co robi ze mną. Kiedykolwiek słyszeliście, jak ktoś ze znajomych narzeka na to, na przykład, że partner czy partnerka, kiedy wychodzi z przyjaciółmi, jest super zabawny, interesujący, a w towarzystwie tej osoby znowu nie zawsze taki jest. Osoby skarżące się na coś takiego zazwyczaj martwią się, czy partner lub partnerka nie nudzą się z nimi. To jest właśnie jedna z rzeczy, o których mówimy i jest jedną z rzeczy, która prowadzi do niepewności. No bo przecież w sobotę wieczór wolał wyjść ze znajomymi niż wyjść ze mną. Myślę, że ważnym aspektem jest zrozumieć i zaakceptować przede wszystkim, że każdy związek, który naprawdę działa, składa się również z autonomii każdej z osób i przestrzeni dla każdej osoby. Najzdrowiej jest, gdy obie osoby czerpią również korzyść z innych zdrowych przestrzeni niż ta wspólna. Czas spędzony z przyjaciółmi lub w pracy korzystnie wpływa na autonomię i na rozwój związku. Oczywiście pod warunkiem, że nie robi się tym krzywdy drugiej osobie. Istnieje jednak wiele osób, które cierpią na silne poczucie niepewności i taki dobrze spędzony czas w innym towarzystwie widzą jako zagrożenie. Jako coś, na co trzeba uważać. No dobrze, ale przydałoby się jakieś rozwiązanie. Przede wszystkim należy zbadać, czy problem z zazdrością jest ogólny, czy dotyczy on raczej czegoś konkretnego. Ludzki mózg bywa bardzo dramatyczny. Musimy więc precyzować, co dokładnie nam się dzieje i rozkładać na czynniki pierwsze to, z czym się mierzymy, aby dotrzeć do kluczowego problemu. Bo już samo zauważenie i zrozumienie, w czym leży ten problem, jest czymś kojącym. Moja nauczycielka od biologii zawsze mówiła, że rozpoznanie problemu to już 50% sukcesu. I słuchajcie, wcale się nie myliła. Drugim krokiem jest zrozumienie, dlaczego odczuwamy tę niepewność i strach przed porzuceniem lub brak własnej wartości. To oczywiście wymaga dużej pracy nad sobą, ale uważam, że pracować nad sobą tak naprawdę powinniśmy przez całe nasze życie, ponieważ zawsze możemy być jeszcze lepszą i zdrowszą wersją siebie. Trzecim krokiem jest zaakceptowanie, że możemy cieszyć się z naszym partnerem, z jego przeżyć i z tego, co się dzieje w jego życiu, nawet jeśli nas w tych wydarzeniach wcale nie było. Tutaj chodzi konkretnie o dobrą komunikację, kiedy partner czy partnerka może opowiedzieć, co się wydarzyło ciekawego czy fajnego w jego życiu. Nasze nastawienie na tego typu informacje potrafi bardzo dużo zmienić. Czyli na koniec zmiana sposobu myślenia. Wracamy tutaj do tej dramatycznej wersji naszego wewnętrznego głosu, gdy sami sobie nadmiernie powtarzamy niektóre raniące rzeczy. Słuchajcie, musimy bardzo dbać o to, jak się do siebie samych wewnętrznie zwracamy. Niewypowiedziana krytyka, którą decydujemy wyciszyć, robi dużo mniej krzywdy niż ta, którą weźmiemy na klatę, powtarzając sobie, że jesteśmy tacy czy owacy. Mało tego, kiedy wypowiadamy złe słowa w swoim kierunku,
w stylu: Boże, jaka ty jesteś głupia, znowu wszystko zepsułaś, wszystko psujesz. I tym podobne zostają w naszej głowie i pamięci, jakby wypowiadała je jakaś zewnętrzna osoba, naznaczając nas i obciążając nas. Nie róbmy sobie tego. Możemy przecież to wszystko ominąć, tego wszystkiego sobie zaoszczędzić. Możemy i jesteśmy totalnie w stanie te wszystkie głosy zignorować. To, że w naszej głowie rodzą się różne głosy krytyki, jest czymś naturalnym. Tak działa nasz mózg. Ale my osobiście możemy nauczyć się zamykać te wszystkie okropne głosy i wyciszać je. W przypadku zazdrości takie głosy potrafią nam podpowiadać: on na pewno już mnie nie kocha. Na 100% podoba mu się inna osoba. Przecież ja w ogóle już mu się nie podobam. Musimy przestać dopuszczać te szepty do głosu. Przecież nikt nie zadbał o nas lepiej niż my sami. Na ten moment to by było na tyle. Jeśli masz ochotę wesprzeć mój kanał, nie zapomnij zostawić po sobie śladu. Możesz zostawić mi lajka, komentarz, a nawet Twoją subskrypcję. Do usłyszenia!